Tablety e-ink to nie tylko e-booki i odręczne notowanie, ale to też przyjazne dla oczu pisanie z klawiatury. No i pokażę, jak tego używać na przykładzie Onyx Books Note i Onyx Books Note R. A nazywam się Bernard Fruga i dzielę się sposobami ułatwiania sobie życia cyfrowego. No cóż, wielogodzinne patrzenie w ekran LCD bywa uciążliwe dla wzroku. Niektórzy z nas tego nie odczuwają, ale u innych powoduje to nawet takie bolesne migreny. A papier cyfrowy jest taką dobrą, ale powiedzmy sobie szczerze niedoskonałą alternatywą tradycyjnego monitora. Ale tak, jeżeli wyłączysz podświetlenie ekranu w swoim Books Note, to tak jakbyś patrzył na kartkę papieru. Na przykład scenariusz dzisiejszego odcinka napisałem na Books Note podpiętym do oryginalnej klawiatury Books. Tekst stworzyłem na androidowej wersji edytora Microsoft Word. No i na bieżąco zapisywałem go w swoich chmurze, to znaczy w chmurze microsoftowej OneDrive. W dzisiejszym filmie ja używam Books Note 5, ale tak samo działa Books Note R, 1, 2, a także starsze wersje Books Note. Zakup takiej klawiatury to najprostsze wyjście dla kogoś, kto chce przekształcić Notes Books w mobilną maszynę do pisania. Standard wykonania tego gadżetu jest taki bliski temu, co znam z innych, takich niemarkowych klawiatur do tabletów. Natomiast tę klawiaturę wyróżniają specjalne klawisze funkcyjne właśnie do tabletów Books. Są tam też zawiasy do postawienia zatnika oraz dobra stabilność na stole i na kolanach, bo to urządzenie jest w miarę dobrze wyważone. Testowałem tą klawiaturę z różnymi wersjami notesów Books i zawsze się dobrze spisywała. Dzisiaj po raz ostatni widzicie u mnie, no bo jak to mam w zwyczaju, gadżety, których już nie potrzebuję, wystawiam na Legro, by służyły innym. Klawiatura idzie pod młotek za złotówkę. Jak ktoś będzie szukał z kolei nowej, no to znajdzie za około 170 zł. tam linki do tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówię, na dole w opisie, jak zwykle w moich filmikach. No dobrze. Ale jeśli, podobnie jak ja, piszesz zwykle w biurze, a nie w podróży, no to prawdopodobnie nie potrzebujesz specjalnej klawiatury Books. Z tego, co się zorientowałem, to praktycznie każda klawiatura Bluetooth działa z notesami Books. Ja teraz używam takiej wypasionej od Logitech o nazwie MX Keys. No i poza tym, że jest wygodna, to ma taką przydatną funkcję. Trzy specjalne klawisze przełączają klawiaturę między urządzeniami. Jedynka to jest mój komputer, dwójka to właśnie Books, a trójka to iPad. Jest to wygodniejsze rozwiązanie niż takie ręczne przełączanie między urządzeniami. W opisie podaję link, gdzie znajdziesz więcej szczegółów o tej klawiaturze MX Kiss. No ale bynajmniej nie potrzebujesz nowej klawiatury, by przekuć Books Note w edytor tekstu. Ja przez jakiś czas używałem mojej dziesięcioletniej klawiatury Dinovo Edge. No i łatwo się połączyła, niezawodnie pisała. Notabene ta Dinovo Edge to była pierwsza klawiatura Logitech oparta o standard Bluetooth 2.0. I taka elegancka, no, takie połączenie plexi i aluminium. Myślę, że to była najładniejsza klawiatura, jaką kiedykolwiek miałem na biurku. No ale przecież nie będę używał teraz dwóch klawiatur, więc znowu ta Dinovo Edge idzie tam, gdzie jej koleżanka z BUX, czyli na licytację za złotówkę. No, linki oczywiście na dole. No dobra, ale tym sposobem przeszliśmy już przez trzy opcje klawiaturowe dla naszych kontesów BUX. Po pierwsze, oryginalna klawiatura BUX, po drugie taka nowa, wielourządzeniowa i po trzecie, dowolna, posiadana, stara klawiaturowa, klawiatura Bluetooth. Jestem Ci jeszcze winien wyjaśnienie, jak to skonfigurować, tak by wrażenia pisania były jak najlepsze. No bo jako posiadasz BUXa, to pewno wiesz, że mamy do dyspozycji pięć trybów odświeżania ekranu. Jest to istotna informacja, gdy mówimy o pisaniu tekstu, no bo głównym mankamentem papieru cyfrowego jest wyraźniej wolniejsze odświeżanie ekranu niż w takich zwykłych tabletach LCD. No i tak, czytając e-booki albo notując odręcznie, to raczej nie czujesz tej uciążliwości. Jednak pisząc na klawiaturze, uznasz pewno ten tryb, tak zwany normalny, za nieznośnie wolny, powodujący opóźnienie praktycznie wykluczające takie normalne pisanie na klawiaturze. Drugi tryb to był tryb regal, i tu już jest pewien postęp, ale wciąż się źle pisze. Trzeci tryb to tryb prędkości. On będzie akceptowalny, jeżeli piszesz powoli, lecz jak zaczniesz zaznaczać lub kopiować fragmenty tekstu, to pewno się zirytujesz, że to jest zbyt wolne. Idąc dalej, mamy tryby takiego coraz szybszego odświeżania ekranu, ale za cenę smużenia. Jest tryb A2, i on wydaje się dobrym kompromisem między prędkością a smużeniem. Tutaj wyświetlanie liter jest dość szybkie. A smugi stojące na ekranie są akceptowalne. Chociaż ja przyznam, że piszę używając tego najbrzydszego, ale najbardziej wydajnego trybu X. Tutaj jakość wyświetlanego tekstu jest daleka od doskonałości, ale prędkość jest dla mnie optymalna. No dobra, i ostatnim wątkiem, który dzisiaj poruszę, to włączenie polskich znaków po podpięciu zewnętrznej klawiatury. Jest to proste, no ale jak to w Books Note? Trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć. Otóż po podpięciu klawiatury zobaczysz taką literkę A i komunikat skonfiguruj klawiaturę fizyczną. Należy to kliknąć i dalej wybrać skonfiguruj układ klawiatury. No i tam zobaczysz długą listę języków. No, po wybraniu. Polskiego masz polskie znaki pod prawym altem, tak jak na laptopie. Reasumując, radzę Ci spróbować podłączenia klawiatury do Booksnote i przekonania się, na ile taki sposób pracy jest dla Ciebie dobry. Ja to uwielbiam, no bo mam poczucie wyciszenia i skupienia podczas pisania, no ale znam osoby, które uznały, że nic im to nie daje, a ekran jest dla nich zbyt powolny. No i lojalnie dodam, że ja piszę dwoma palcami, więc nie mogę być punktem odniesienia dla zawodowych maszynistek. To może po prostu podłącz posiadaną klawiaturę, jeśli uznasz, że taki sposób jest dla ciebie Dobry, no to wtedy zainwestujesz pewną specjalną klawiaturę BUX lub jakąś wielofunkcyjną Logitech MX. No ha, no i rzuć okiem też na ten film, którego okładkę tutaj obok wklejam. Może cię zainteresuje. Zapraszam Cię do podzielenia się swoimi wrażeniami z pisania na e-ink tutaj w komentarzach pod tym filmem. No i jeśli masz jakieś pytania, prośby, też oczywiście pisz. No i mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla Ciebie przydatny. Trzymaj się zdrowo i pogodnie Cię pozdrawiam.